Witam wszystkich, ja jestem Krwawy Joe. Kontynuujemy naszą przygodę w Icewind Dale Enhanced Edition i czyżby ostatni etap przed nami wieża Krzyszel Tirith, w której siedzi całe zło odpowiedzialne za masakrę w Dolinie Lodowego Wichru. Jak widzicie, East Haven już nie jest tą samą senną mieściną rybacką, jaką była na początku naszej przygody. Czy jesteśmy gotowi? Oby. Ja? Pędzę jak strzała. Udało ci się dostać do środka, jak widzę. Spróbuję otworzyć przejście do skały Jeroda, ale te glify pochodzą od samego Tempusa. Nie wiem, czy dam radę. Mogę w czymś pomóc? Jeśli chcesz pomóc, to możesz wejść na górę i sprawdzić, czy do skały Jeroda nie prowadzi jakaś inna droga. Dobrze, wrócę tu, jeśli uda mi się coś znaleźć. Co znowu? Robi się... Ciekawe, czy można tu odpoczywać? Szybko sprawdzimy. Nie. A wyjść? Nie wyjdę. No kurde, to nie wiem. Czy to dobrze? Mam zapamiętane wszystko. Nie ma sprawy. Chyba. Twe życzenie? Aha. Robi się... Okej, doki. Gdzie się idzie wyżej? The fuck? Pomap. Pamiętacie Pomapa? To jest ten sklepik aż z samego początku, który tak się uważał za nie wiadomo kogo. Więc znowu się spotykamy. Witam w Krzyszel Tirith. Myślę, że wasza wizyta nie jest wizytą towarzyską. Zejdź nam z drogi, sklepikarzu. Mamy niedokończone porachunki z Pokalinem. Gdzie on jest? Z Pokalinem nadal nie macie pojęcia, z czym macie do czynienia, prawda? Pan ma wiele imion i wiele kształtów. Jego moc jest niepojęta, nie macie szans, by go pokonać. Dlaczego mi się nie poddacie? Przynajmniej ja okazałbym litość i zabiłbym was szybko. Nie interesuje nas twoja litość. Twój pan zginie i ty także, jeśli uprzesz się, by wejść nam w drogę. Zobaczymy, kto dzisiaj umrze. Straże, zgładzić ich. Prędko. Zamieniam się w słuch. No? Już zaczynam czarować, jak widzicie, ale my będziemy raczej szybsi. Wow, jednak nie. Czego sobie życzysz? Oczekuję. Wykrycie iluzji byśmy musieli sobie tutaj odpalić, ale widzę, że... Można usunięcie magii spróbować. Do usług. Rozproszenie magii tutaj miałem zapamiętane, ale zamieniłem na coś innego chyba. Mam nadzieję, że na pewnym etapie będziemy mogli odpocząć tutaj. Kurde, cholera. Niedobrze, niedobrze. Ogólnie. Robi się. Śmierć. Tak? Jak sobie życzysz. Nie!
Okej, tu będzie się trzeba przygotować. Co nie jest chyba niczym nowym. Dobra, szybko wczytamy i tak. Twoje życzenie? Tu mogę odpoczywać? Mogę, dobra, to sobie zaraz czary zmienimy. Wykrycie iluzji najlepiej chyba by... Oj, wykrycie zła. Rozproszenie magii zamiast tego. Też może zadziałać. Gdzieś tu miałem. O, jest wykrycie iluzji. Także to będzie to. I standardowe przygotowanie, myślę. Tak? Jakieś tam ochrony, szczęście może. Oczekuję na twoje rozkazy. Czego sobie życzysz? Aha. Dobra, spróbujmy teraz. Okej, on to od razu rzuci, więc ja też to od razu rzucę. Wykrycie iluzji. Do usług. I może... Od razu byśmy się tymi zajęli. Ja? Już ma średnie. Jest. Twoje życzenie? Ten to jest prawdziwy. Co znowu? No. Dobrze by było go jak najszybciej tu. W twojej krwi wypiorę swą brodę. Zniknął? O nie, jest. Jak to? To nie ten? Nie, no pokazuje mi prawidłowo, ale może on jest kurde odporny. Czemu on pełnie zdra... Aha, bo znikają te z powtóry po kolei, dobra, czaję. Ten na skraju śmierci, ale czym go dobić? Zamieniam się w słuch. Niedługo zapadniesz w wieczny sen. Ja? Czego sobie życzysz? Oczekuję na twoje rozkazy. Kurde, dostałaś. Rzeczy samej. Ile mu zostało? Dwóch sobowtórów. Co znowu? Do usług. Nie wiem, czy ci wstaną, czy co. Jestem gotowa, jak zawsze. Cały czas mam dwóch sobowtórów jeszcze. Twoje życzenie? Spróbuję wybić. Może wtedy. Nie. A to już dziwne. Nic mu nie mogę zrobić. Usunięcie magii może? Tak. Tak się stanie. Nie! Kurde, zabił mi go. Oczekuję na twoje rozkazy. A? Może normalnie go spróbuję. O. Trzeba go bić. Nie czekać. Jak zawsze. A znowu ma pełnię zdrowia, skubaniec, nie wiem. W rzeczy samej. Za każdym razem jak się teleportuje, to znowu ma pełnię zdrowia, dziwne.
Ale został mu tylko jeden subwoofer. Aha. Twarzy tak uczy. Tu jest! O, teraz. Zamieniam się w Stychaj. Rzeczy samej. Ciekawe, jak pokonać tych, kurde, szkieletorów. Oczekuj. Tak uczynię. No. A, ono muszą, no tak myślałem, że on musi paść. Już pędzę. No dobra. No jakoś to żeśmy zrobili tam. Aha, czemu go... Nie, o, wskrzesiło. Nie, nie wskrzesiło, czemu? Nie, nie, kurwa. Nie gadaj. Jak to niewrażliwy na efekty wskrzeszenia, co to ma być? O, no to lipa, musimy wczytać znowu. Ale przynajmniej już wiemy, co jest 5. Teraz powinno nam się udać. Także musimy go po prostu zbić jak najszybciej. Tak. Tutaj jeszcze jakieś ochrony muszą pójść lepsze. Po prostu. Co znowu? Czego sobie życzysz? Tym równie dobrze mówię, możesz sobie ochronę walnąć lepszą. A ty koniecznie wykrycie iluzji. Pomap sprzedawca? Zamieniam rzeczy samej. Lepiej jakby magowie się teraz poruszali szybciej. Ale to jest prawdziwy pomap. Aha. Będziemy po prostu za nim tutaj biegać sobie trochę. O. I tak nie pokonamy tych szkieletów. Odwracać ich uwagę będziemy po prostu. Co znowu? Zabijaj! Moja! Czego sobie życzysz? Jak sobie życzysz? Jeszcze ten sprzedawca jest tutaj dziwny. O, zniknął mi w końcu. A ten ma chyba jeszcze tylko jednego subwoofera. Raczej to nie jest taka ciężka walka, myślę. Jednak. Ekstra. Elegancko. Elegancko. No jeszcze mamy te osłony, zapiszę i wejdziemy do góry, zobaczymy dalej co jest. Nad tym małym kamiennym podium wisi w powietrzu lśniący wizerunek odłamka kryształu. Z obrazu rozchodzi się dziwne niebieskawe światło, które tworzy coś na kształt luminescencyjnej zasłony energii blokującej ci przejście. Znowu wy. Podziwiam wasz upór, ale teraz musicie pogodzić się z tym, że nie można mnie już powstrzymać. Może byś tak zszedł stamtąd, to pokażę ci, co potrafię. Daruj sobie te puste groźby. Żyjecie tylko dlatego, że chcę mieć świadków tej historycznej chwili. Toż to skała Jeroda. Patrzcie! Krąg się zamknął! To, co zostało przerwane tak dawno temu, stało się ponownie. Wrota do niższych sfer stoją otworem. Teraz moi pobratymcy mogą dowoli plądrować ten świat z jego nieśmiertelnych zdobyczy. Wkrótce szeregi armii wojny krwi powiększą się o tysiące nowych dusz. Stój, Pokelin! Do zwycięstwa potrzebne ci będzie dzisiaj coś więcej niż przechwałki. Everard? Skała Jeroda? Ja nigdy jej jeszcze nie widziałem. Everard, jak się tu dostałeś? Zabezpieczenia rozpadły się, gdy poczułem w sobie tempusa wzywającego mnie do walki. Wiem już teraz, co muszę zrobić. Co Jerod musiał zrobić.
Everardzie, nie rób tego. Musi być jakiś inny sposób. Opowieść o skale Jeroda nie znaczy, że... Opowieść o skale Jeroda to lekcja o poświęceniu. Poświęcić siebie samego, aby inni mogli żyć. To był wybór Jeroda. Zrozumienie szlachetności takiego czynu zajęło mi wiele czasu. Zbyt wiele. Everardzie, stój, co robisz? Chłopcy! Myślicie, że mnie tak łatwo pokonacie? Kapłan jedynie odsunął to, co nieuchronne! Kurde, niedobrze, bo nam przyspieszenie zeszło i nie jesteśmy zmęczeni. Wciąż posiadam zdolność otwierania portalu. Ponowne otwarcie wrót jest tylko kwestią czasu. Nie będziesz miał okazji, twój czas dobiegł końca. Dobiegł końca? Dobiegł końca! Tak się stało. Wręcz przeciwnie! Mój czas dopiero się zaczął! Czego sobie żyć? Zabój! Do usług. Tak się stanie. Co znowu? Tak się stanie. Śmierć nadciąga. Tak? Czego sobie? Tak się stanie. Niech będzie. Przeżyć niech będzie. Zamień w rzeczy samej. Co znowu? Oczekuję na twe rozkazy. Twe życzenie? Gotowy. W końcu coś tam oberwał. Kurde, trzeba tak latać tutaj. O, znowu. Ich te stworki tak jakby odwrócą jego uwagę, nie? Zamieniam się w słuch. Oczekuję na twe rozkazy. Hmm?
No, teraz patrzcie. Coś tam obrywać zaczyna, nie? Jestem gotowa, jak zawsze. Gotowy. Ja? Co sprawy? Co z nami robi się? Twe życzenie? Robi się. Zamieniam się w słuch. Aha. Oczekuję na twe rozkazy. Jestem. Niech będzie. Zginiesz! Tu jest! Twe życzenie? Zrobiłem żuki? Nie. Chyba coś tam obrywa. Poważne ma już. Co znowu? Mówię, tu gdzieś antidotum leci po tym. A nie, ona ma chyba. Zamieniam się w słuch. Jak najszybciej. Gotowy. Połowa łupu jest moja. Oczekuję na twoje rozkazy. Już nie miał przygód przede mną. Ja pierdolę, jak on bije mocno. Jak strzała. Tu jest! Ja? Będę uciekać najpierw. Na skraju śmierci, dawaj, dawaj, no. Może to nie jest jakaś mega zajebista taktyka z mojej strony, ale... Ty tutaj musisz na par mumii łyknąć, bo widzę, że choroba. Ostatni. No! Co znowu? Jestem gotowa, jak zawsze. No nic. Gotowy. Nie ma sprawy. Kurwa, stój. Pułapki są czy zgarnę. No? Twoje życzenie? Znowu mu... No Boże, wszędzie te pułapki są, naprawdę. To wszystko? Łatwizna, goblizna. O. Ale jebnął tam chyba, co? No. Mam jeszcze prędkości. Gotowy. Już nie mam na paru, kurde, mumii. Potrzebuję leczenia. Potrzebuję leczenia. W końcu pokonany demon zwalił się z hukiem na ziemię. Jego upadek zatrząsł ścianami podziemnej komnaty. Radość bohaterów nie trwała jednak długo. Wraz z unicestwieniem wroga, który leżał teraz zdruzgotany na ziemi, zniszczona została moc odłamka. Wkrótce towarzysze poczuli, że forteca zaczyna się rozpadać i zaczęli zbierać się do ucieczki. Ledwie przemknęli przez sekretne przejście, wieża runęła na ziemię, roztrzaskując się na miliony kawałków.
Triumfująca drużyna poszukiwaczy przygód stała pośród ruin, rozkoszując się chwałą ostatecznego zwycięstwa. A kiedy o świcie pierwsze promienie słońca zaczęły skrzyć się na porozrzucanych fragmentach kryształowej wieży, na spokojną, jak kiedyś, wioskę Easthaven zaczął padać drobniutki śnieg. I tak oto kończy się ostatni rozdział mojej opowieści, w której dobro triumfuje nad złem. Odbudowanie Easthaven nie zajęło mieszkańcom wiele czasu, a na miejscu zasypanego portalu wkrótce stanęła nowa świątynia ku czci Temposa. Co do pokonanego demona Belhifeta, pobitego na pierwszej sferze, to został on wygnany z powrotem do otchłani piekieł, gdzie marniał przez wiek cały, katowany wspomnieniami swoich błędów, wyczekując z niecierpliwością dnia, w którym będzie mógł powrócić do Faerûnu, by wziąć odwet. I tak to kończy się historia Doliny Lodowego Wichru. Dziękuję bardzo wszystkim, którzy brali udział w tej wspólnej przygodzie. Gierka klasyk, piękna przygoda w zapomnianych krainach. Także zostawcie po sobie jakiś miły znak. Ja zostawiam was tutaj z tą piękną końcówką, z rozmyśleniami na temat tego, co żeśmy wspólnie sobie przypomnieli, tudzież przeżyli po raz pierwszy, a zależnie od tego, czy już graliście w gierkę, ja wam ją polecam do przejścia samodzielnie i zachęcam do następnych materiałów, a także do dalszej części tej gry, to znaczy Serce Zimy, dodatek do Icewind Dale, który będzie naszym kolejnym przystankiem. Dzięki wielkie, trzymajcie się i na razie.